Niebo płacze, bo wie, że oto kolejny odcinek tej wspaniałej, niesamowitej, przecudownej serii, którą macie, kurczę, lajkować, bo jak nie będziecie lajkować, to tyle będzie. Koniec, tutaj utnę. Ma być 1000 lajków, bo nie lajkujecie, a oglądacie, a nie lajkujecie i bardzo mnie to boli, więc macie, kurczę, lajkować. Dzień dobry, może dobry wieczór, w zależności od jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy ja widzę kolejnego knuta, który pilnuje bramy? Może to jest taka rodzina knutów. Najpierw pilnował przejście na pola. Potem pilnował wejścia do Steuark, a teraz pilnuje wejścia do zamku Srebrnowód. W sumie podoba mi się ta nazwa. Srebrnowód. Fajna nazwa. Stać! Normik Norman. No cześć. Otwórzcie bramę. Nic z tego, nieznajomy. Nikogo nie wpuścimy bez zezwolenia kasztelana. Rozmawiałem z Giltorem. Miałem sprowadzić do rana z pola bitwy. I tak też zrobiłem. Jest już w drodze. A tak, kasztelan wspominał o tym. Wybacz mą nieuprzejmość. Od kiedy uwięziono lorda Gawana, jesteśmy tu bardzo ostrożni. Co takiego? Lord Gawan jest uwięziony? Pan tego zamku? Nie słyszałeś? Orkowie go porwali. Jak to się stało? Powinieneś pomówić z kowalem Velgardem. On zna całą historię. Wpuśćcie mnie zatem. Już się robi. Wejdź. Knut nie miał na myśli oczywiście zamku, po czym odwrócił się no dobra, nieważne. Jesteś mój, Mora! Pamiętamy wszyscy, jak został porwany lord, władca tego zamku, lord Gawan. A to jest chyba ta pani bez brwi. O, i moja mama Alma. Dobrze cię widzieć. Pani bez brwi i mam dla ciebie orzechy. Proszę, pamiętaj o tych orzechach. Ranni nie mogą dłużej czekać. Ona ma głos Szani. Mam dla ciebie orzechy. Proszę, oto one. Dziękuję z całego serca. Możemy teraz przygotować więcej balsamu. Wspaniale. Nie ma za co. Przyda ci się ta receptura? Znalazłam ją na zamku. Sral samo. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tam sprzedajesz. No ta runa wstrząsów cholerna, no kusi. Kusi, ażeby kupić i używać, ale no nie wiem, czy się opłaca, szczerze powiedziawszy. Dobra, chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Gdzie jest ten kowal? Tutaj są ludzie, co to siedzą. Ej, czemu wy siedzicie? Halo, ludzie. Powinni się pilnować wejścia. Czemu siedzicie? Tutaj jest posąg Inosa. Cudowny. Mogę się pomodlić? Da mi to coś? Kompletnie nic, ale posąg ładny, no to trzeba przyznać. Posąg mają ładny. Dobra, wstawaj. Gromar, to ty? Nie, to sługa. Ale wyglądasz jak Gromar, nie powinieneś być sługą. A ty to kim jesteś? Ty jesteś kasztelanem zamku Koźnik. Co możesz powiedzieć mi o bitwie? Wojna nigdy nie jest piękna, ale to, co się wydarzyło w Krwawej Dolinie, czegoś takiego nigdy nie widziałem. Katastrofa. Po prostu katastrofa. Jak do tego doszło? Oddziały lorda Hagena przewyższały nas liczebnie. Uwikłaliśmy się w walkę na tyłach. Nic nadzwyczajnego. Aż tu nagle z nieba zaczęły spadać kamienie. Jak wielkie krople deszczu. Zerwał się lodowaty wiatr, jak gdyby samemu Beliarowi odbiło się na szczycie góry. Ogarnęła nas panika i wkradł się chaos. Wszyscy zaczęli uciekać. Kto wywołał lawinę? Na pewno paladyni. Znowu igrali z magią. Jednak ich podstęp chybił celu, gdyż ofiar po ich stronie było dużo więcej niż po naszej. Wspomniałeś o magii. Powiedz mi o tym coś więcej. Było tak. Jeden z kamieni zmiażdżył mi ramię i powalił mnie na ziemię. I wtedy nagle usłyszałem tuż obok uderzenie i potężna czaszka spadła na pole bitwy. Ach, szkaradna twarz. Z trudem wstałem i uciekłem, gdzie pieprz rośnie. Co się stało z lordem Gawanem? Jak już mówiłem, panował tam chaos. Wszyscy uciekali, chcąc ratować życie. Od tamtej pory nie widziałem naszego pana. Przykre. Smutne, ale pamiętajcie, niemy był od urodzenia. Wyglądasz jak Gromar, dlatego wysłuchałem twojej opowieści. A ty jesteś kowalem? Nie, jesteś kasztelanem. To ty przyprowadziłeś do rana? Nie wziąłem go za rękę, ale odnalazłem sztandar, więc obiecał wrócić na zamek. To dobra wiadomość. A więc o co zamierzałeś mnie prosić? Co mogę zrobić, żeby ci się odwdzięczyć? Myślę, że coś znajdziemy. To zależy. Wyglądasz jak baron, który rządzi teraz w Steuark. I kiedyś wspomniałem, że masz ładną... A dobra, nieważne. Chciałbym przejrzeć zamkowe archiwum. Na wstęp do archiwum może zezwolić jedynie Lord Gawan. Ale chyba wiesz, jak otworzyć drzwi. Bez pozwolenia mego pana mam związane ręce. I co mam zrobić? Pewnie już słyszałeś, że nasz pan znalazł się w trudnym położeniu. Pochwycili go orkowie. Tak, wiem. Kiepski żart. Obezwładnili go, gdy słaby i ranny wracał z pola bitwy. Nijak nie mogliśmy temu zapobiec. Jeśli pomożesz nam uwolnić Lorda Gawana... Dość już usłyszałem. Gdzie są ci przeklęci orkowie? Żyją w jaskini, na południe od zamku. Albo wrócę z Gawanem, albo już nigdy mnie nie zobaczycie. Jeśli chcesz przejść przez most na tereny orków, musisz znać hasło dla straży. Brzmi ono, nic nie jest tak złote jak srebrny honor. Ale srebrny honor jest srebrny. Jeszcze jedno. Co wiesz na temat archiwum? Dawno powstało? Dawno. Bardzo dawno. Część jest starsza od zamku, który wybudował Robert II. Robert II? Ostatni król Myrtany? Owszem. Wówczas panował tu Lord Tronter. My, Sytariwczycy, położyliśmy temu kres. Teraz władzę sprawuje Lord Gawan, brat Etorna VI. Kimkolwiek jest, kimkolwiek był i kimkolwiek będzie Etorn VI. A ja zabieram kiełbasę, która wygląda jak szyszki, dziwnym trafem. I no idziemy na dół w takim razie. Musimy uratować Lorda Gawana. Nie mogę tego otworzyć, szkoda. Ładny ten zamek, tylko taki trochę pusty. I Robert II nie był ostatnim królem Myrtany. Ostatnim królem Myrtany jest Robert III, ty nieuku cholerny. A Alma, co chcesz mi powiedzieć? Chcesz jakoś pomóc rannym? Jak mogę pomóc? W lesie za Srebrnowodem znajdziesz staw. Rośnie tam stawucha. Jeśli będziesz w pobliżu, możesz mi przynieść kilka pęczków. Nie mam złota, ale mogłabym nauczyć cię co nieco o miksturach. Dobrze. Będę miał oczy szeroko otwarte. Znowu da mi pewnie recepturę. Tak swoją drogą, to zauważyliście, że zawsze w tych grach jest taki motyw, że nie mogę cię otworzyć, bo nie ma zezwolenia Lorda. No a gdzie jest Lord? No pojmali go. No i nie mają żadnych procedur, które... na wypadek zaginięcia, porwania lub śmierci Lorda pozwolą jednak otworzyć archiwum. A co jeżeli w archiwum znajduje się jedyna rzecz, która mogłaby go uratować? Nie, nie możemy otworzyć. Dlaczego? Bo nie mamy pozwolenia. Ale właśnie jak otworzymy, to dostaniemy pozwolenie, bo go uratujemy. Nie, nie możemy. I co, Smyku? Podoba ci się moja praca? Tak. Mógłbym się czegoś od ciebie nauczyć. Rozejrzyj się. Wiesz, jak korzystać z młota i kowadła? Tak sądzę. Naprawdę? No to mam dla ciebie zadanie. Przynieś mi mój szkicownik, a pokażę ci kilka sztuczek. Brzmi nieźle. To gdzie znajdę tę książkę? Na południe od zamku stoi wieża strażnicza. Lubiłem tam przesiadywać i sobie szkicować. Ale pewnego dnia zjawili się jacyś przeklęci orkowie i mnie przepędzili. Na moje kowadło czarci pomiot! I zgubiłeś książkę. Szybko załapałeś, Smyku. Przynieś mi ją, a nauczę cię prawdziwej sztuki kowalskiej. Poszukam jej. Dobrze. Powodzenia. Wow. Nie będę się go pytał, czy jest kowalem, bo to pytanie wydaje się równie głupie, co zapytanie się Almy, czy jest Almą. No, ona ci i tak nie odpowie, bo wszyscy wiemy, że są to wszystko aktorzy wynajęci przez lokalne siły, które mają na celu powstrzymanie psychopaty, którym jest bezimienny bohater. Wyczytałem to w komentarzach, ale to jest bardzo solidna teoria, że tak naprawdę to nie jest tak, że ta gra ma kilka modeli twarzy, to po prostu są te same osoby, które odgrywają różne role, żeby powstrzymać tego psychopatę bezimiennego przed mieszkaniem na Feszyr. Chcieli się go pozbyć. Cześć. Nikt tędy nie przejdzie. Zawracaj! Niech żyje Okara! Nic nie jest tak złote jak srebrny honor. Skąd znasz? No dobra, możesz przejść, jeśli jesteś na tyle szalony. Szalony? Co to ma niby znaczyć? Ja wyruszyłbym na południe tylko ze sporą armią. Tam jest naprawdę niebezpiecznie. Ja sam robię za sporą armię. Mądrala. Ćwiczyłem na owcach, stare. Ty nawet nie wiesz, do czego jest zdolny prawdziwy pasterz z Feszyr. Swoją drogą, do widzenia, Knut. Poznałem cię pod tą maską. Dobra, gdzie są ci orkowie, którzy ukradli morę? Mam plan. Będę po prostu podążał się... Czy ja widzę orka? Nie. To... topielec? Toż to topielec! Dobra, zobaczymy, jak działa na niego ogień. Nie działa. Jak działa na niego błyskawica. O! Całkiem nieźle, bo pamiętajmy, że teraz jak ja ogłuszam tych typów, to... Aha! Ugryz! Ugryz! Zabolało! Zabolało, tak ugryzł normalnie. Tak ugryzł, że zabolało. No nic, czyli mamy nowy rodzaj potwora, topielce. Problem w tym, że im jestem potężniejszy, czym... Czy ja tam widzę? Ja tam widzę. Tam są. Halo! Dzień dobry! Mogę? Aha, dobra, rozumiem. Wojownik orków z klanu jakiego? Klanu... Srebrnowód, dobra, okej. Okay. Klan Srebrnowód. Słuchaj, dostaniesz kilka uderzeń kuli ognia. Ja tutaj też uniknę oczywiście twojego uderzenia. Podnoszę, co tam miałeś przy sobie. Jesteś warty 68 punktów doświadczenia, tak trochę średnio. To musi być ta wieża, o której wspominał Kowal. Ta ze szkicownikiem. Oczywiście się rozległe tereny. Ale to dobrze, bo przynajmniej to wszystko będzie już obcykane. To potem postawię tylko to. Tutaj tyle samo. Tutaj pewnie taka duża przestrzeń. Okej, może ta gra nie będzie taka długa, jak mi się wydawało. Tak mam takie dziwne wrażenie, że... O nie, czy to polna bestia, która nie jest polną bestią? Czy to jest dzika polna bestia? Nie, to polny grabieżca. A, i tego jeszcze nie spotkaliśmy. Błyskawica! Jeszcze jedna, tak po prostu. I teraz padzio, 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 padzio. Padzio? Jednak nie padzio. Jednak nie padzio, zdecydowanie nie padzio. No to jeszcze tak, padzio, padzio. Padzio, 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 padzio i padzio. I teraz mieczor i kroimy, i kroimy, i kroimy i uciekamy, i uciekamy, i uciekamy. Okej, teraz nie dać się ugryźć. Znowu zamrażamy, zamrażamy. Kroimy, 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 kroimy. Orków widzę. Powtarzam, orków widzę. Wrócili. Oni tak śmiesznie na 5 FPS-ach chodzą. Dobra. Regen życia. Co jest, kurczę? Tamtego nie spulowałem. Halo? Halo? Dwóch się spulowało, a ostatni to co? Ej, ten ostatni to jest jakiś boss. On się nazywa Harg Rzeźnik. O matko bosko. To już nie wygląda to dobrze w takim razie. Dobra, weź użyj kuli ognia. Przydałaby się jeszcze... Znaczy, przydałoby się zregenerować HP. Może tak, zjedzmy... Mamy cokolwiek. Czy ja mogę tworzyć w czasie walki? Ba, jeszcze! Jeszcze jak! Weź wytwórz kilka mikstur. Weź tutaj zrób, o, wytwórz, dzięki. Nie wiem, jak on to zrobił, ale no zrobił. Zrobił, bo chciał, tak? Nie interesuj się. Teraz tak, nie dać się uderzyć żadnemu z tych dryblasów. Walnąć jedną taką potężną kulę ognia, która... O mój Boże, kolejni. Dobra, to już wymknęło się trochę spod kontroli. Przyznaję. Pijemy potę na życie. Jakbyś przygarnął teraz jakieś poty many. Jakbym miał potki many, to ta walka wyglądałaby zupełnie inaczej, wiecie? Naprawdę. Dobra, jeszcze raz. Coś na manę. Coś na manę. Jednorazowe. On na przykład to. To działa na manę, prawda? Weź wypij. To mi zwiększy regen many. Przy okazji pulniemy tego typa, jak już tutaj jest. Urszula Krętacz? Ale czemu? Kto się tak nazwał? To tak niemiło tak cię nazywać. Ja bym nie chciał być nazwany krętaczem. Dobra, raz, dwa, trzy, BUM! Okej. Krwopijca jeszcze, jakby to się zastanawiał. Za mało miałem przeciwników. Feel the power of the... Feszyr! O nie, to nie są krwopice, to są osy jeziorne. No i wszystko jasne. Czego nie rozumiesz? Czego nie rozumiesz? BUM! Feel the power! Okej. To zaczyna... być do ogarnięcia. Tylko temu Hargowi Rzeźnikowi nie mogę dać się uderzyć. To jest najważniejsze. Wybieramy kolejny specjał Worgana. Oj, dana, dana. BUM! To są mocne bossy. Oni mają dużo hapców. On wygląda jak ten, co te Morę ukradł. Co się śmiał tak. He, 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 Mora. Dobra. Jakbym miał błyskawicę i mógł go sparaliżować, czy coś. O właśnie, o tym mówię. Weź wypipotę, wypipotę. Pipi. Czy tamta osa może przestać we mnie strzelać? No i strzela, no kurczę, strzela jak porąbana. Jeden, drugi. No, za szybko wychodzą z tego stuna, no nie mogę zareagować. Nie! Bo mnie uderzy zaraz. Źle to wygląda. Jep! No i lipa, no. Jeszcze raz. Jep! Dobra, jesteśmy o krok od zabicia Harga Rzeźnika. Mówię wam, to się uda. Nie, 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 nie. Dobra, żyje. Nie, nie żyje. Nie żyje. Łap! Łap! Nie łap! Nie łap! Okay. Łap! Jeden padł. Teraz drugiego. Na drugiego to już błyskawica. Taka szybka, piękna, ładna, paraliżująca. Nie dajemy się mu uderzyć. Dobra, już rozumiem, dlaczego ludzie mówili, że walka wręcz w tej grze jest chora. Już wam to pokazuję, tylko to będzie dość ryzykowne. Znowu mamy tylko tego Urszulę, ale patrzcie, ja go zatrzymuję. Teraz klepię go mieczem, nie? Klepię go mieczem. Klepię, unikam i... O właśnie, widzieliście? Pomimo tego, że robiłem unik, to i tak oberwałem. Czyli nie mogę się znajdować w ogóle blisko niego, kiedy on się zamachuje, nawet kiedy on już kończy ten zamach, bo i tak otrzymam obrażenia. To jest bez sensu, ale tak to tutaj wygląda. Więc no tragedia straszna. Tragedia straszna, a nam pozostaje, no nie wiem co jeszcze, możemy zjeść marchew zjeść, może mogę marchew zjeść, mogę? Nie mogę marchwi zjeść. Niektóre mogę jeść normalnie z ekwipunku, a innych jeść z ekwipunku nie mogę. No trochę lipa, if you ask me. Żryj tę marchew. Ładnie. Dobra. Uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Typie! Teraz podpalimy go. Łap! 2! Zdech! Mamy to! Urszula nie żyje! Co tam masz przy sobie? Księżycowe karwasze. Regeneracja many, umiejętność magiczna. Ej, to może być lepsze niż to, co mieliśmy. Ci mają tylko hajsy w sumie. A gdzie leży ten drugi herszt? Ten rzeźnik. Tutaj chyba. Dobra, trzeba go przeszukać. Krusz Zakach. A to drugie? Sam masz w sobie. Emblemat szermierza. No to warto było ich zmasakrować chociażby dla tych itemów. Ale no... Mega wytrzymają. Są takie... Kurcze jakieś... Kukły na obrażenia. Typek przyjął na twarz więcej kul ognia niż cokolwiek, co spotkałem do tej pory. A tam jest ork. Czy to oruk? Może to oruk, który chce ode mnie... jakieś grzyby gnowe, czy coś w tym stylu. Zobaczyłbym tylko, jak to z tymi księżycowymi karwaszami, bo ja mam karwasze, które dają mi 3 umiejętności magiczne, a to mamy 4 umiejętności magiczne. To kurczę. Bier. Dobra, umiejętność magiczna. Lubimy taką. Czego chcieć? To ziemia orków. Szurak tu mieszkać. Precz stąd. Niedługo sobie pójdę. Ja tylko szukam książki. Książka? A, tak, ładna. Dobra do brudne uczynki. Miła. Brudne uczynki? Co to znaczy? Być czyste uczynki i brudne uczynki. Książka dobra do brudne uczynki. Gładziutka. Czyste, brudne, tobie to chyba wszystko jedno. Daj mi książkę, albo dowiesz się, czym są krwawe uczynki. Nie! Szurak chcieć książka! To szurak dostanie kopa w żyć. Szurak? Chyba siurak! Co znaczy brudne uczynki? Szurak, co masz na myśli? Brudne uczynki szuraka, siuraka. Już ty dobrze wiesz, co mam na myśli. Są brudne i czyste uczynki. Co jest? Zabierać to! Książka! Zabierać! Dać mi spokój! No i o co to zamieszanie? Wielkie nieba! Cóż za okropny smród! Rozumiem. Ciemne sprawy. Ha, ha, ha! Bo wiecie, Bo on to jak sraj taśmę! A tak a propos chorągwi z poprzedniego odcinka. A boki zrywać! O Jezus, nie wytrzymam, ale, o Jezus, przezabawne, przekomiczne, o Jezus, prawie się popłakałem ze śmiechu, nie? Co my tu mamy? Nasza ziemia, orki. Hej, przepuścisz? O co chodzić, człowiek? Stać, nikt tu nie wejść, brama zamknięta. Otwórz bramę. Muszę pomówić z Eragiem. Brama zamknięta. Erag w środku, ty na zewnątrz, ja pomiędzy. Znasz jakiś powód, dla którego miałbym nie walnąć cię w twarz? Nie, ale brama być zamknięta. Sam ją sobie otworzę. Brama zamknięta od środka. Piechur daruk otworzyć, gdy ja kazać. Nie mogę się wdrapać, bo... nie. Co mam zrobić, żeby daruk otworzył bramę? Być miły dla Ogboż. Przynieść szkarawuda od Melok. Szkarawuda? Melok? Kolego, nic z tego nie rozumiem. Ogboż mówić wolno. Szkarawuda być wuda. Melok być szaman. Melok robić szkarawuda. Melok nie być tu. Ogboż nie mieć szkarawuda. Przyniosę ci wódę od Meloga, a ty każesz darukowi otworzyć bramę, tak? Ty bystry. Bardzo bystry. Ty mieć orkowa krew? Trochę? Ja ci pokażę orkową krew. Gdzie Melok? Uciec! Ukryty! Na południe! Tam szukać! Za rzeka! Południe być tam, gdzie nie być północ! Rozumieć? Wow! Zdobędę dla ciebie szkarawudę. Zdobędę dla ciebie szkarawudę. Cny orku! Mój Boże! Ale no, południe być tam, gdzie nie być północ. Ale on ma rację. On ma rację. Słyszycie to, osy jeziorne? On ma... chwila, moment, jeszcze ładuję. Czekajcie. Okej. Ma... Koniec. To postrzeliśmy. Śmiesznie było, ale się skończyło. Raz. Ładnie. Dwa. Ładnie. I... Co ty robisz? Czy ty się dobrze czujesz, krwiopijco? No przepraszam, oso jeziorna. Dostajesz teraz stuna... I kroję cię na kawałki, nim z niego wyjdziesz. Ten stun to jest najbardziej OP rzecz w tej grze chyba, naprawdę. Jeżeli mogę zatrzymać każdego, jeżeli to będzie działać także na bossy, jeżeli tu będą w tej grze jakieś bossy, bo na ten moment, szczerze, to wątpię. Wątpię, żebyśmy mieli spotkać jakieś bossy. O, kolejne wilki. To będą takie mocarniejsze wilki niż te przy Srebrowodzie pewnie. Prawda? A nie, to zwyczajne czarne. A, to takie to się kroi na kawałki. Nie ze względu na kolor, tylko ze względu na to, że są złe wilki. Są złe wilki, po prostu złe wilki. Okej, mamy to. Raz. Dwa. No i lecimy. Na Szczecin. Chluśniem, bo uśniem. Południe jest tam, gdzie nie jest północ, czyli strzelam, że gdzieś tutaj. To wygląda jak rzeka, więc będę musiał ją przekroczyć. Słyszę jakieś tutaj wilki znowu, ale je olewam. Wydaje mi się, że nie będą mi potrzebne do szczęścia. Tam jest jakiś piękny wodospad, jeden z najwspanialszych, jak widziałem w grach komputerowych. I tu jest most. Pytanie prawdziwe brzmi, gdzie jest jezioro, przy którym miałem znaleźć te lekarstwa, te ziela lecznicze, o których wspominała ta typiara w zamku Srebrnowód. Czy one mnie dalej gonią? Naprawdę? Ale wy jesteście uparci. Naprawdę, mogliście żyć. Ale mogliście żyć. Wybraliście śmierć. Dlaczego? Nie wiem. Ale jak już wybrałeś śmierć, to wybrałeś, no. Dobra. Ja chciałem odpuścić. Myślałem sobie, dobra, niech sobie żyją te wilki, no może zagrożony gatunek tutaj, może orkowie je zżerają na prawo i lewo. Może ich futra też jako strajtaśmy wykorzystują. Topielec. To ciekawe. Te wyglądają trochę jak z Gotika 3 w sumie. O Jezus, co tam było? Co to było? No i truci zęby, no oczywiście, no. Gobliny. Gobliny. A jakże? To nie byle jakie gobliny. To co truci zęby. Regen manem mam dobry. Tylko problem polega na tym, że ilość kul, które mogę wystrzelić, no nie jest jakoś zbyt szalona. Cholera, ile tutaj jest tych stworzeń. Bezi miał rację. Walczyć, musimy walczyć. To jest jedyne, co możemy robić. Czy mam tutaj cokolwiek? Cuchnące jabłko. Ach. Tragedia. Słoneczna jagoda. Nie mam tutaj czegoś, co mogę zeżreć. Może w jednorazowych bardziej. No, na pewno. Słaby eliksir krzepy. Eliksir kamiennej skóry. O! Eliksir męstwa. To może zadziałać. I teraz ładujemy. Ale to zrobiłem. I łap. Ładnie. Teraz tego kroimy. Uratowałeś życie swoim towarzyszom. Chociaż nie do końca z tego, co widzę. Bo tam jakiś szaman postanowił się wyładować. Raz! Jakby tak jeszcze z dwie kule walnąć tam. O matko, ale to była rzeź. Dawaj. Dawaj. Dawaj tę magię. Ładujemy. I... łap. Płońcie. Piękne. No po prostu piękne. Farma expa. Farma expa. Kroimy truci zęba. Jezus Maria. Pieśń lodu i ognia normalnie. Przestań. Przestań mnie tutaj strzelać. Jeszcze jak się zsynchronizowali. Bydlaki. Robaki. Ja wam dam. Zaczynam tęsknić za larwożercami. Oj, pamiętacie larwożerców? Podchodziło się na wzniesienie do świńskiej górki, zabijało takiego i tyle. A tutaj teraz jakieś problemy w problemach. Właduję sobie więcej w ogień, bo tak. Więcej w łaskę Inosa. Potrzebujemy potęgi Inosa. Tylko ona nas może uratować w tym momencie. Znalazłem chatkę pośrodku lasu. Czy to tutaj mieszka ten szaman, urszak? Melok cię wita. Jesteś szamanem orków? Wytwarzasz szkarawudę? 2 pytania i 2 odpowiedzi. Tak i tak. Czego ode mnie chcesz? Posłuchaj, potrzebuję szkarawudy. Szkarawudy? A po co ona człowiekowi? Przesyła mnie Giltor, kasztelan zamku Srebrnowód. Mam negocjować z Eragiem uwolnienie lorda Gawana. Lecz Ogbosz nie chce mnie wpuścić do obozu, dopóki nie dostarczę mu szkarawudy. My, orkowie, mamy takie powiedzenie. Zjedz moje wszy, a ja zjem twoje. Ty chcesz się dostać do obozu orków. Ogbosz chce szkarawudy. Ty potrzebujesz szkarawudy, a ja potrzebuję Iriga. Iriga? Tak, syna wodza. Ślad po nim zaginął, a ja się martwię. Sprowadź go tutaj, a ja przygotuję dla ciebie szkarawodę. Masz jakiś pomysł, gdzie powinienem go szukać? Sądzę, że się przede mną ukrywa. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale widziałem dym na zachód stąd. Zgoda. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć Iriga. Całkiem dobrze mówisz po naszemu. Jestem szamanem. Zanim pojawił się Erag, mój klan sporo handlował z ludźmi z północy. Dlaczego nie jesteś ze swoim klanem? Ze względu na Eraga. To nikczemny ork bez duszy. Erag nie ma duszy? Erag nie jest prawdziwym orkiem. Pochodzi z północy. Z dalekiej północy. Oszalał na punkcie wojny i władzy. Kiedy Erag został wodzem? Był naszym gościem. Dobrym myśliwym. Ale w święto imienia wodza Moriga wyzwał go na pojedynek. Stwierdził, że Morig jest stary i słaby. Wyzwał go? Tak po prostu? Co roku każdy wojownik może wyzwać wodza. Ale w tym pojedynku nie było honoru. Najpierw Erag na naszych oczach złamał Morigowi ręce, potem nogi, a na końcu kark. Czyli zazwyczaj nie walczycie na śmierć i życie. Walka kończy się, gdy jeden z uczestników się podda. A nie tak. Nie tak. Irik, syn Moriga, chciał zabić Eraga, więc uderzyłem go w głowę. Potem przerzuciłem go sobie przez ramię i odszedłem. I chyba uratowałeś w ten sposób Irigowi życie. Może tak, może nie. Tak czy inaczej, Irik nie powinien był atakować nowego wodza. To tabu. Czyli wódz jest nietykalny? Nic już nie rozumiem. To, o co chodziło z Morigiem. Atakowanie nowego wodza jest tabu przez wiele księżyców. Ale teraz nadszedł już czas. Irik może wreszcie wyzwać Eraga na pojedynek. Pomści swojego ojca. Rozumiem. Erag pozwolił ci tak po prostu odejść? Tak. Wygnańcy są tabu. Dopóki nie powrócą. Co zamierzasz teraz zrobić? Irik jest synem Moriga. pokona Eraga i staniemy się wolni. Ork Kurugura! Kurugura to brzmi jak... jak jakieś ja p***dole czy coś. Wydaje mi się, że wiem, kto stoi za mną. Tak patrzę, patrzę i wydaje mi się, że wiem. Oj, wydaje mi się, że wiem. Podnieśmy ten eliksir wojownika. Czy to nie jest Lester? Witaj, przyjacielu. Witaj, przyjacielu. Co cię sprowadza na te dzikie tereny? Powiem tak. Wszędzie rozpoznam tę zjaraną twarz. Jest tak zjarany, że ciężar jego ciała wsiąka mu stopę w podłogę. Przyjacielu? Spotkaliśmy się już? Wszyscy ludzie są moimi przyjaciółmi, przyjacielu. Dopóki nie wyprowadzą mnie z błędu. Rozumiem. Wykonuję zadanie dla Giltora. Co tu robisz? Czekam. Na co? Na drogę do Tuszu i... ale to tajemnica. Na drogę do Tuszu i... ale to tajemnica. Powiem ci, przyjacielu... szanuję cię. Chcesz się dostać do Tuszu? Tak, mieszkam niedaleko Tuszu, na Moczarach. Ale lawina zablokowała drogę i utknąłem tutaj. Możesz mi coś powiedzieć o Tuszu? Tuszu to święte drzewo. Jest poświęcone wszystkim trzem bogom. Mieszkają tam magowie wszelkiej maści. To musi być cholernie wielkie drzewo. Ty też jesteś magiem? Nie, wokół Tuszu jest Czarna Toń, a Czarną Toń otacza bagno. Ja mieszkam na bagnie. To twoje bagno. Jesteś Szrek. Mieszkasz na bagnie? Tak, przyjacielu, niedaleko od pól bagiennego ziela. Czarna Toń. Cóż to? Osada. Nawet magowie muszą jeść. Dlatego do Tuszu zjechało się sporo myśliwych, zbieraczy czy handlarzy. Po jakimś czasie założono Czarną Toń. I teraz mieszkają tam przeróżni ludzie. Czarna Toń. Brzmi ponuro. Czy to magowie wymyślili tę nazwę? Nie, mieszkańcy tak głosowali. Na bagnach ludzie ciągle są wolni. Co takiego jest w bagiennym zielu? To lekarstwo, przyjacielu, lekarstwo. Dobre na nerwy. Lekarstwo, oczywiście, każdy tak mówi. No to tylko dla własnego użytku, leczniczo, na zatoki. Melok jest szamanem, prawda? Zgadza się, przyjacielu, należał do klanu Srebrnowód, ale Erag go wygnał. Co wiesz o Eragu? Niewiele ponad to, że stara się zmienić przyjazny klan w żądną krwi hordę. Na bagnach oszczędziłby sobie roboty. Dlaczego? Mieszka tam klan Gnato-Łamaczy, ale może są zbyt twardzi nawet dla naszego drogiego Eraga. Czekasz na coś sekretnego? Cóż to za sekret? Aha, sekretny sekret, przyjacielu. Jasne. Chyba rozumiem. Dlaczego jesteś tu z orkiem? A, Melok to mój przyjaciel. On dzieli się schronieniem, a ja bagiennym zielem. Klan Gnato-Łamaczy? Co to za jedni? Dzicy kanibale mieszkający w południowej części bagien. Nie martw się, przyjacielu, to dosyć daleko stąd. No to żeśmy poznali Lestera. Na ten moment... o, skrzynia Lestera. Eliksir wojownika, eliksir osy, zaczarowany hełm z grzebieniem. Lepszy chyba niż to, co ja mam. Zdecydowanie. To jest znacznie lepszy hełm. Daj mnie to. Czy teraz wyglądam jak Lester? Prawie. Prawie wyglądał cudowny, po prostu cudowny hełm. Zawsze taki chciałem. Skrzynia z lekarstwami Meloga. Jej użyć nie mogę. On powiedział, że na zachód stąd widział... widział ogień, czyli to będzie w tamtą stronę. No dobra, chodźmy tam w takim razie. Halo? Jest tu kto? Prawo, lewo. I ten teren tutaj, co to żeśmy odkryli. Naprawdę, to jest większy teren niż te dwa tutaj, cośmy biegali po nich. Niż Steuark i ta karczma Murdry. Ach, Murdra, tęsknię za nią. To była postać, była dobrze napisana postać. Rozumiałem jej te, no jak to się mówi, nie ambicje, tylko cele, no wiecie co rozumiałem. No rozumiałem tę postać. Rozumiałem tę postać, po prostu rozumiałem tę postać, rozumiałem co chce osiągnąć. O! Wykrzyknik. Pośrodku niczego. Czy ty jesteś ten syn wodza? Makak, pokak, kurcze, mokok, mikuk, kurczę, jak ty się nazywałeś? A, Irik. Właśnie. Ty pewnie jesteś Irik. Irika nie ma. Przepadł. Kim zatem jesteś? Nikim. Nikim? Ciało Irika jest tutaj, ale Irika nie ma. Przepadł. Mów dalej. Szalok ukradł duszę Irika. Zły Szalok. Szalok ukradł ci duszę. Jest szamanem? Nie. Szalok pobił ciało Irika. Zabrał duszę Irika z szyi. Irik przepadł. Szalok zabrał ci duszę z szyi? Tak. Prawdziwi orkowie noszą imiona na szyi. Prawdziwi orkowie mają duszę. Mówisz o amulecie? Amulet z duszą. Jeśli ciało Irika weźmie dupę w troki i pójdzie do chaty Meloga, człowiek, który tu stoi, odzyska duszę Irika. Słowo. Obiecujesz? Dobrze. Ciało Irika posłucha. Ciało Irika jest takie puste. Gdzie znajdę Szaloga? Daleko od ciała Irika. Irik uciekł wtedy przed Szalogiem. Przed powietrzem na bagnach. Bagna? Szalok jest na bagnach? W lesie. Bagna są za nim. Czyli na południe. Nie jestem pewien, czy dobrze cię rozumiem. Na amuletach widnieją imiona, więc są duszami? Tak. Bez imienia Irik nie jest już Irikiem. Imię Irika to jego dusza. Ciało, które ma imię Irika, jest ciałem Irika. Melok cię szuka. Ciało Irika się ukrywa. Melok nie widzi pustego ciała Irika. Melok nie widzi wstydu Irika. Ja wam mówię, Melok znajdzie sposób, by wypełnić Irika na nowo. Biorąc pod uwagę, że sam powiedział, jeden potrzebuje wody, a inny potrzebuje Irika. Każdy ma swój narkotyk. I myślę też, że po części dlatego Irik uciekł. On wiedział, że jeżeli tam zostanie, to Melok prędzej czy później wypełni go i Irik stanie się Melogiem po części. Co ja tam widzę? Czy to jest ten Szalog? Czy ty jesteś tym typem, co to mu ukradł? Czy mogę cię od razu zabić z miejsca? Czy muszę z tobą rozmawiać? O, a nie, muszę z tobą rozmawiać, jesteś zielony. Dawaj duszę! Czego chcieć człowiek? Chcę duszy Irika. Czemu człowiek chcieć dusza Irika? Nie twoja sprawa. Po prostu mi ją daj. Nie. Ciało Irika za słabe na imię. Nie zasługiwać na dusza. Czyżby? W takim razie ja zabiorę duszę Irika. Jestem silniejszy. Ludzie słabi. Orki silne. Jak ty być silny? Dostać dusza Irika. Człowiek walczyć! Albo odejść. Będę walczył. Broń się. Człowiek dostać za swoje. Ostrzegam, że nie będziesz mógł się ruszyć. Ostrzegałem. 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 Słuchaj, no, dostaniesz jeszcze raz takim piorunkiem w twarz. Bo tak. Już mocarz z niego jakiś taki się zrobił. Dobra, czekaj. Ua! Pięknie. I teraz zatrzymujemy i pyk, pyk i ucieczka, i ucieczka. Ech, trzeba uważać, bo jego zasięg jest większy niż gra pokazuje. To jest bug. To jest zdecydowanie bug w walce. Ui, bum! Płonie. Szaloki płonie. RDS. Echo niesie. RKS. Sędzia niesłusznie podyktował rożny. Dobra, chyba przegrałeś. Mi się wydaje, że przegrałeś. Szalok. No. Ty silny. Ja słuchać. Bardzo rozsądnie. Dawaj amulet. Dusza Irika nie być tutaj. Ja ją ukryć. W jaskini. A to włożyć, przekręcić. Że... co? Włożyć, przekręcić. Otworzyć ludzka skrzynia. Czyli w tej jaskini jest skrzynia. Tak. Ludzka skrzynia z włożyć, przekręcić. Gdzie jest jaskinia z amuletem? Na wschód. Gdzie kończyć się drzewa I zaczynać kamień. Włożyć. Przekręcić. Na Beliara, czemu zamknąłeś amulet w skrzyni? Nie mogłeś go zakopać jak porządny ork? Najpierw powiesić dusza Iryga na duża, tłusta żaba w jaskini. Irik głupi. Zasługiwać na ciało głupia żaba. Ale imię Iriga spadać z żaba. No to ja zamknąć dusza Iriga w ludzka skrzynia i położyć za żaba. Ciało Iriga słabe. On nigdy nie pokonać żaba. Dlaczego nie jesteś ze swoim klanem? Ja odejść. Erag zabierać nasze dusze. Erag zbyt silny, ale ja silniejszy z każdy dzień. Za wiele księżyc. Ja pokonać Erag i uwolnić bracia. Ork Krugura! Co zrobił ci Erag? Erag zły. Zły dla ork. Niszczyć klan. Klan być przyjazny. Polować na zwierzęta. Zbierać owoce. Panować pokój. Erag chcieć nas zmienić w mordercy bez duszy. Tak jak Erag. Co zrobił ci Erag? Orku... co? Orki wolne! Ork Krugura! No rozumiem. Dobra, nie będę go wypytywał o wszystko, bo nie ukrywam, średnio mnie to interesuje. Ej, chyba widzę te roślinki do questa z zamku. Tak mi się wydaje. Czy to są rośliny do questa z zamku? To są rośliny do questa z zamku i są tu topielce. Dobra, to będzie szybka akcja. Eksplozja. Jeszcze raz. Tyle. No i żeśmy poczarowali. Aż tylko nie dać się... Jakim cudem oni mają taki zasięg? W sensie, ja widzę, że unikam tych ciosów, a one i tak trafiają. To jest chore. To jest akurat chore w tej grze. Że oni trafiają mnie, pomimo tego, że ja jestem poza ich zasięgiem. No dobra. Kula ognia kolejna. Solidna. Piękna. Płońcie. Płońcie, płońcie. Teraz tak. Uderzenie czarnej kobry. Odskok widmowego księcia. Błyskawica czarnego Beliara i kula ognia złodziejskiego nasienia. Płońcie. Taktyka, zabijamy ich równocześnie. No, znowu trafił, no! Jakim prawem? Kto ci pozwolił? Kto? Pytam się. Pytam się kto? No, na pewno nie ja. Udało się. Jezus Maria. Szybki zapis. Bo coś czuję, że byłaby tragedia. Dotarłem do tej... jaskini, gdzie są oczywiście gobliny, to było pewne, oraz gdzie znajduje się ta skrzynia z przekręć i włóż, czy jakoś tak. Mam nadzieję tylko, że nasz bohater wie, co ma tam włożyć i przekręcić, że się nie pomyli. Ja już z tymi goblinami nawet nie będę walczył, bo nie ukrywam, nie chce mi się. Po prostu wszędzie, na każdym kroku trzeba walczyć, musimy walczyć. Zaczyna to troszeczkę nużyć, więc po prostu przebiegniemy. Niech sobie te gobliny biedne żyją. Ten zamek Srebrnowód jakoś mnie nie kupił swoimi mieszkańcami, było tam za mało gromarów, dlatego nie zasługują na to, żeby pozbyć się ich problemu goblińskiego. I tyle. I mogę włóż przekręcić? Jest. Dusza Iraga. Dobra, mamy to. Mamy to. Co tam była? Jakaś pałka samosądowa? Srebrnowódzka orkowa maczuga z kolcami. Nie, słabe. Ten barbarzyński miecz jest znacznie lepszy. Dobra, Irig. Mam tę twoją duszę. Oto twój amulet. Jestem sobą! Jestem sobą! Jestem Irik! Skoro tak jest napisane na amulecie, pewnie masz rację. Ty... Jestem Irik! Syn Moriga! Bardzo się cieszę, ja... Syn Moriga będzie walczyć! Erag zginie! Ork Kurugura! Nie tak szybko. Syn Moriga może poczekać, aż pomówię z Melogiem. Dobrze, dawaj mi teraz tę wódę. Sądziłem, że czas spędzony w dziczy wzmocni Iriga. Tak, mam złe przeczucia co do tej walki z Eragiem. Irik jest zbyt słaby, to prawda. Ciągle potrzeba mu wielu księżyców. Zbyt wielu. Szalok będzie musiał walczyć z Eragiem. Szalok przegra. Jest silny. ale żaden z niego wojownik. Ja bym go z łatwością pokonał. Czyli wszystko stracone. Nadszedł czas, bym zakopał swe imię. Czekaj. Muszę jakoś uwolnić Gawana, a nie sądzę, żeby Erag go po prostu wypuścił, gdy poproszę. Co proponujesz? Wyzwę Eraga. Nie jesteś orkiem. A co z amuletem Iriga? Jeśli go założę, to zostanę Irigiem? Tak. Wtedy będziesz Irigiem. O ile dobrze to rozumiem, Erag musi podjąć wyzwanie. Jeśli odmówi walki z Irigiem, przestanie być wodzem. No to daj mi tę przeklętą szkarawudę. Proszę. Weź wszystko, co znajdziesz w mojej skrzyni. Przyda ci się. Dobrze, ale najpierw zdobędę duszę Iriga. Czekaj. O co chodzi? Ukryj duszę Iriga. Zanim wyzwiesz Eraga, ujawnij, że jesteś Irigiem. Dlaczego? Inaczej Erag nie będzie z tobą walczył. On nie wierzy w duszę, ale orkowie ze Srebrowodu wierzą. Jeśli odmówi walki z Irigiem, przestanie być wodzem. W porządku. Dobrze. Jestem jak ork. Ja ork. Ja tego, dawaj duszę. Ostrzy mrozu jest głodne. Owce nie wystarczyły. Potrzebuję twojego amuletu. Mojego amuletu? Twojej duszy. Ja zatrzymam duszę. Jestem Irik. Ty nie jesteś Irik. Daj mi swą duszę, a ja w twoim imieniu wyzwę Eraga. Nie rozumiem. Jesteś Irik, prawda? Tak! Jestem Irik! Dlaczego jesteś Irik? To imię jest napisane na mojej duszy. Dokładnie. Czyli jeśli twoja dusza będzie wisieć na ciele tego człowieka, będziesz miał nowe ciało. Będziesz lepiej walczyć i pokonasz Eraga. Ja... Nie chcesz pomścić Moriga? Masz rację. Wezmę twoje ciało. Wezmę twoje ciało. Okej. No i wziął. To jest wątek, jakby to powiedzieć, o plus 15 umiejętności magii. O w mordę, ale pierścień. Ile ten dawał mi obecny? Obecny dawał mi plus 10. Okej, dobra, to nie jest aż taka duża różnica. Myślałem, że ciutkę więcej mi daje. Przeliczyłem się, ale ciężki skórzany strój. To był prezent od Diega i to był dobry prezent. Ale wracając, mi się wydaje, że to jest wątek o gender fluid. On jest tym, orkowie są tym, kim chcą być. Nie decyduje płeć, nie decyduje urodzenie, nawet nie decyduje twoja rodzina. Jeżeli jakiś ork przyjdzie do twojego domu, uderzy cię w twarz, zabierze twój amulet i założy go na głowę, to teraz on jest tobą i może robić z twoją żoną i dzieckiem, co tylko będzie chciał. Proste. I ten wątek, to jest wątek, który wyprzedził czasy o jakieś... Nie wiem, 10 lat w sumie. No dobra, przesadziłem, bo... Skąd te topielce tutaj, to nie wiem. Ale... Wiem jedno. Ja z nimi walczył nie będę. Oj nie! Tak długo, jak grawitacja jest po mojej stronie, tak długo zamierzam po prostu spierdzielać. Mam twoją szkarawudę. Wpuszczaj. Szkarawuda? Szkarawuda? Muchomory? Grzyby? Zaczynam doceniać kunszt, z jakim twórcy napisali orków. Trzymali się jednej wizji. To po prostu zjarani, spoceni, przeżarci przez narkotyki, przepici. Idioci. Masz swój cuchnący trunek. Nie cuchnący. Pyszny. Aaaa. Dobra, a teraz otwórz bramę. Mieć szkarabuda. Brama otwarta. Chwila. Daruk. Piechur, Daruk. Otworzyć bramę. Już. Na dzień dobry. Jezu, stanął. Uczakala? Uczakala? Mogę z tą pogadać? Człowiek, posłuchać. Też chcesz szkarawudę? O co chodzi? Klan nieszczęśliwy. Erag zabierać duszę. Ja chcieć odzyskać duszę. Wszyscy chcieć. Dlaczego Erag zabiera wasze dusze? My musieć pracować, ścinać drzewa, kruszyć kamienie, walczyć? Daruk nie wojownik. Chwila. Jesteś Daruk, brat Oruka? Tak. Brat, głupi brat. Zostawić klan. Oddać wolność za złoto. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Twój brat nie żyje. Ulumachu! Melok mówić prawda. Oruk zadławić się złoto. Nie, Daruk. Oruk zginął, broniąc mojej wioski przed najeźdźcami. To dobrze. Dobra śmierć. Daruk szczęśliwy. Okej. Okay. Kto przemówił? Bo to nie był bezimienny. To nie był bezimienny, zdecydowanie. Nie, Daruk! Oni to dograli chyba później. Przypomnieli sobie, ej, słuchajcie, bo tutaj powinna być kwestia. O, rzeczywiście. No to lipa. Który z was to jest ten, którego mam wyzwać i ścisnąć? A, widzę. To jest ten Erag, Enhark, Erag, Perkang. Tak? To ciebie mam pocisnąć. Widzę, że masz tron nawet swój. Ale ładne jaskinie, takie... Takie wilgotne, takie schludne. Chodź na stronę. No, dzień dobry. Jak się tu dostałeś, Mora? Irik rzuca ci wyzwanie. Irik? Ten tchórzliwy wieprz. Niech tu tylko przyjdzie, a rozłupię mu czaszkę. Ja jestem Irik. To moja dusza. Dusza też mi coś. Sram na duszę Iriga. Ale jeśli chcesz walczyć, Mora, proszę bardzo. To było szybkie. Ej, chwila, moment. To miał być pojedynek. Cholerny oszukisto ty. Pojedynek! To nie jest, że walczymy w 15 osób. A co, reszta będzie na to patrzeć po prostu? No, nie zareaguje. No to z was, kurczę, orkowie, jak z koziej dupy trąba, wam powiem. Oj, tacy z was orkowie. Ja sobie zapamiętam wasze imiona, naszyjniki pozabieram i się skończy. I się skończy. Dobra, najpierw ochroniarzy. Bo tak. I się skończyła mana. Skończyła się mana. Jak oni powoli biegają śmiesznie. A ja skaczę między guaną. Dom 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 bum. No i co? Zabolało, co? Oni są... Cała trójka wygląda identycznie, w sensie... Okej, rozumiem, że mieli mało asetów, ale naprawdę nie mogli chociaż jednego ubrać w inny strój? Tak po prostu, no... Aha, mam to! Mam to! Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim... O, i się przewrócił. To jest ten moment, w którym powinna mu się zapalić w sumie taka czerwona lampka, że o Jezus, ten typ to chyba taki mocarny jest. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim... Irag, o Jezus, a raczej orka mojego Iraga, a w nim Meloga. No to nieważne. Dobra, dawaj mi tutaj kulę ognia. Dostaniesz tak szybko w pysko. Tam się trochę swajczysz, trochę... Najgorsze jest to, że kiedy on tak macha, to ja nawet nie mogę do niego podejść, no bo... No on mnie i tak by trafił, jak uniknę. A pewnie jeden cios jestem martwy, tak coś czuję. O, dobra. Dobra. Jest nadzieja. Oj, uderzył mnie. Byłem bokiem do niego i on mnie uderzył, no. A, słuchaj. Dostajesz kulą ognia, drugą, giniesz. To tyle. Wielki, potężny Erag umarł. Herszt. No i super. Reszta już tu widziała, ta... Zadowoleni? Macie swoje dusze, odzyskaliście? Gawan, żyjesz tam? Halo. Elo, ziomeczku, mordeczko. Witaj! Kolejny człowiek. Powiedz, nieznajomy, czy przysłał cię Giltor? Myślałem, że masz troszkę dumniejszy głos. Tak, przysyła mnie Giltor. Jestem tu, żeby cię uratować. Dobry, lojalny Giltor. Erag nie żyje. Jesteś wolny. Jestem ci dozgonnie wdzięczny, nieznajomy. Jak tylko wrócę na zamek, zostaniesz godziwie nagrodzony. Jednak przedtem chciałbym cię prosić o przysługę. O co chodzi? O moich ludzi. Zargasz okrutny. Prawa ręka Eraga wysłał ich ostatnio w góry, żeby ścinali drzewa na orkowe fortyfikacje. Bitwa i długi czas spędzony w zamknięciu tak bardzo mnie osłabiły, że nie dam rady pokonać orków i uratować kompanów. Mógłbyś się tym zająć? Nie martw się i proszę wróć na zamek. Zajmę się twoimi ludźmi. Gdzie ich znajdę? Droga na zamek rozgałęzia się na wschód do Zagajnika. Tam ich szukaj. Jest jeszcze jeden problem. Kamraci Zargasza ze swoimi pachołkami przeczesują tamte tereny. Jeśli pochwycą moich ludzi w trakcie ucieczki, zabiją ich. Sługusy Eranga. No dobra. Czy jest więcej takich paskudnych orkowych wojowników jak Erag? Tak, nie pochodzą stąd. Przybyli z Myrtany. Sprowadziła ich tu wojna. Bądź ostrożny. Hark i Urszul są niemal tak groźni jak Erag. Zajmij się nimi pojedynczo. Hark i Urszul nie żyją. Mieli pecha i weszli mi w drogę. Niesamowite. Doprawdy niesamowite. No, to prawda. I zabiłem ich równocześnie, żeby patrzyli wzajemnie na swoje śmierci. I bardzo dobrze. Mogę usiąść na jego tronie? Ja teraz jestem Irik, tutaj... Nie, nieważne. Ciekawe, czy będę musiał mu oddać tę duszę tak swoją drogą. Ork ze Srebrowodu. Jest tu gdzieś Irik? Bo... O! Jest. Irik silny! Irik potężny! Irik zabił Eraga. Oto twoja dusza. Twoje ciało jest silne. Z dumą je nosiłem. Nie ma sprawy. Jak to mówią, jedna wesz pożera drugą. Czy jakoś tak? Jedna wesz pożera drugą. Czy jakoś tak? Ładujemy. Co tam jest? Morze ognia. Okej, to morze ognia brzmi zachęcająco. Ja ufam, że w końcu uda mi się tutaj osiągnąć prawdziwe rozpierdalando. No to co? Tak jak musieliśmy uratować jednego człowieka, kolesia, który zarządził Steuark, tak teraz musimy uratować całą armię ludzi, która gdzieś ścina drzewa. Zadarli ze zerwalami pewnie i stąd... Tak, u Czakala. I stąd cała ta afera. Zargasz okrutny. Ostatni ork na naszej liście do skreślenia. Potraktuję go po prostu jak owce i tyle. Wiecie, chyba to są marni drwale, bo po pierwsze nie słyszę, żeby obrażali serial, który jeszcze nie wyszedł, a po drugie nie ścieli żadnych drzew. No ale co kto lubi. Halo, ty jesteś ten okrutny Zargasz Bargasz? Halo, mogę cię uścisnąć, czy muszę cię... Mogę. Mogę. Okej. Mogę. Bałem się, że nie... Aż ty kurczę, ty! Ty bydlaku, robaku, ty! Co mnie tutaj próbujesz, ty, no? Widzieliście? Ale jak się zamachnął! A ci, co czemu mu służą? To wy nie słyszeliście, że już nie ma tego? Moglibyście się postawić? Dobra, po prostu. Ork to ork. Jak wyleciał w powietrze. Ork to ork. I tyle. Tyle w temacie. Mam szybki regen many, ale mało many. To jest największy problem. Aha! 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 O Jezus Maria! Aha! Go! Bum! No to typie masz przerąbane, ci powiem. Wiesz dlaczego? A właśnie dlatego. Żegnam. Co tam dropnęło z niego, bo nie jestem pewny. Jakieś coś magicznego. Co to było? To pierścień kamiennej skóry. Syf. Syf straszny. Ja tutaj tylko umiejętności magiczne poszukuję. W tym torniarze, czy jak tam było, w czym Toshon, tam gdzie to drzewo, tam może coś kupię magicznego, fajnego. Hej. To cud. Adanos nam cię zsyła, nieznajomy. Nie przysłał mnie Adanos, lecz Lord Gawan. Lord Gawan? Wszystko z nim w porządku? Tak. Bez problemu mogliście włączyć się do walki. Masz rację, nieznajomy. Orkowie zdusili w nas ducha walki. No to go odduście i wracajcie na zamek. Może w tym też wam pomóc. Nie, dziękujemy. Wystarczająco już się ośmieszyliśmy. Najwyższy czas, byśmy mogli kroczyć z podniesioną głową. Takie z cyklu, nie możemy zrobić animacji typkom, bo za dużo budżetu by nam to pochłonęło i ogólnie pewnie by gra się lagowała, jakby tak wiele osób walczyło naraz, więc po prostu powiedzmy, że się bali. No, okej, jestem na tak. Czy ktoś się sprzeciwia? Nie, okej, dobra. Lordzie Gawanie! Udało się! Uratowałeś moich ludzi? Tak, są w drodze do domu. Zesłał cię Adanos, rycerzu w lśniącej zbroi. Cieszę się, że mogę pomóc, ale i ja potrzebuję wsparcia. Cała Argania ma wobec ciebie dług. Czego sobie życzysz? Mów. Na pewno się zgodzę. Szukam zagubionej świątyni, a słyszałem, że w zamkowym archiwum znajdują się stare mapy. Może na nich znajdę wskazówki dotyczące położenia świątyni. Chcesz zajrzeć do naszego archiwum? Cóż za mądre i skromne życzenie jak na człowieka w twym wieku. Spełniam je bez wahania. Pójdź do zamkowych piwnic. Tam znajduje się wejście do archiwum. Oto klucz. Dziękuję. To ja dziękuję. Wróć do mnie, jak odwiedzisz archiwum. Chętnie się dowiem, czy jakoś cię wspomogliśmy. Ciekawe, czy dostanę nową zbroję, w sensie wypadałoby tak dać mi w nagrodę nową zbroję, bo żem tutaj zmasakrował 1 000 000 orków, całe plemię w zasadzie, gobliny z Krwawej Doliny i nie tylko, no wszędzie wszystko zmasakrowałem, więc no jeżeli nie dacie mi nowej zbroi, to się obrażę. A teraz oddajmy Kowalowi ten obsrany szkicownik. Odzyskałeś moją książkę? Tak, ale za jej stan nie odpowiadam. Na moje kowadło, cóż to za odór? Co się stało, smyku? Nie chcesz wiedzieć, uwierz mi. Jest bezużyteczna? Popatrzmy. Co za szkoda, większość przepadła. Ale, tego cię mogę nauczyć. No to dalej, nie traćmy czasu. I zaraz nagle okaże się, że jak wykujemy broń, to będzie miała taki dziwny, brązowy kształt, taki zgięty i... O! Po prostu szkic się trochę rozmazał. Masz może stawuchę? Tak, mamo, mam. Świeża dostawa stawuchy. Pokaż. Wspaniale! Ranni się ucieszą. No to zanieś im ziele. Dziękuję. Proszę, przepisałam to dla ciebie. Tradycyjna receptura mojej matki. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No to w sumie pora iść do archiwum w takim razie. A do archiwum w tę stronę. Dzień dobry. I co tam znajdziemy? Co odkryjemy w archiwum? Pradawna mapa Arganii. Tyle. To wszystko? To wszystko? No, nie mogłem sprawdzić, co... Gromar, możesz mi wytłumaczyć? Nie, nie możesz. No lipa. To z kim mam pogadać? Z kimś na górze pewnie. Czy tam jest Lord Gawan? Tak. Bry. Witaj! O, wróciłeś. Znalazłeś coś, co pomoże ci w poszukiwaniach świątyni? Jedna ze starych map, jaką miejsce położenia świątyni wskazuje Górę Białooką. Niestety, brak na niej wskazówek, jak dotrzeć do samej budowli. Może będę mógł ci pomóc. Kilka tygodni temu złożyło mi wizytę 2 magów, którzy szukali tego, co ty. Kim byli? Tak się składa, że nie pamiętam ich imion, ale wypełniali misję zleconą im przez bractwo. Najlepiej wypytaj o nich w Tuszu. Zatem wyruszam do Tuszu. Tak też sądziłem. Dlatego rozkazałem Giltorowi, żeby zatrzymał ten zwój. Musisz wiedzieć, że drogę do Tuszu zablokowała lawina towarzysząca trzęsieniu ziemi. Ten zwój zawiera czar pozwalający przesuwać kamienie. Chciałem go użyć, żeby oczyścić drogę do Tuszu, ale teraz wręczam go tobie. I rozumiem, że po prostu sam oczyszczę sobie drogę do Tuszu. Nie dali mi żadnego pancerza. No, przykro mi się zrobiło. Szczerze, no zrobiło mi się przykro. Gdzie mój pancerz jest? Gdzie pancerz jest? Kurczę, oszukano mnie. Ach, no jest jak jest. Sługa? Przed chwilą byłeś kowalem. To pewnie przez to, że szkicownik jest obsrany i takie gówniane miecze robisz. No, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pamiętacie o skomentowaniu i oceniu tego odcinka, a my ruszamy do Tuszu, które, no nie wiem, będzie chyba na północy, albo na południu, albo no nie wiem w sumie, no gdziekolwiek może być. To tyle. Trzymajcie się ciepło i pa pa. Hello!